Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość goszczenia dzisiaj u Państwa, wygłoszenia wykładu, prelekcji, która myślę, że doskonale się wpisuje w ten temat Waszego całego cyklu. Bardzo dziękuję księdzu Januszowi Bujakowi, z którym znam się dość długo, wiele lat takich relacji korespondencyjnych, telefonicznych, a potem już tak na żywo i rzeczywiście mieliśmy kilka takich punktów stycznych, kiedy wzajemnie się wspieraliśmy w swoich badaniach i mu bardzo też dziękuję za to, że no, gdzieś tam w którymś momencie był na drodze mojego życia. Rzeczywiście od 2012 roku tuż po doktoracie podjąłem kwestię Soboru Watykańskiego II jako właściwie najważniejszego wydarzenia w historii Kościoła katolickiego w XX wieku. Z całym świadomością chcę powiedzieć i przekonaniem, że chyba nawet ważniejszego niż wybór Jana Pawła II, dlatego że to wydarzenie jak gdyby no też oddziaływuje i było chronologicznie wcześniej i jego jeszcze oddziaływanie jest jeszcze szersze na wymiarze pewnym globalnym. Ale mijały lata, potem miałem bardzo istotny czas, do którego też wracam i nie zaniechałem tego tematu. Mianowicie zająłem się postacią księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego i miałem tą wielką przyjemność być redaktorem tomu czwartego Pro Memoria, tomu niezwykle ważnego, bo obejmującego lata 1956-57, czyli od momentu przyjazdu z Komańczy do Warszawy i powrotu do rządu w kościele w Polsce, aż do końca roku 57. Badanie życia, działalności, posługi pasterskiej księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego pozwoliło mi między innymi zapoznać się, i robiłem to systematycznie od roku 2015, z niezwykłym, monumentalnym zespołem archiwalnym Sekretariatu Prymasa Polski. Zespołem, który wchodzi w skład Archiwum Archidiecezji Warszawskiej. No i w ten sposób też za zgodą księdza kardynała Kazimierza Nycza przygotowałem edycję protokołów polskich ojców soborowych, czyli spotkań, posiedzeń polskiego episkopatu, nieformalnych posiedzeń, nienumerowanych i nie będących w ciągłości posiedzeń plenarnych konferencji episkopatu Polski, ale tak naprawdę stanowiących historycznie jedność z tamtymi, w Rzymie w czasie czterech sesji. Te protokoły zostały wydane, też weszły między innymi jako element mojego dorobku w postępowaniu habilitacyjnym, ale te protokoły pokazały mi no, z jednej strony bardzo ważną, kierowniczą, przywódczą rolę księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego na Soborze i pokazały też niesamowity wzrost, ewolucję miejsca w episkopacie i w polskim kościele młodego biskupa, a później arcybiskupa Karola Wojtyły. Na kartach tych bardzo formalistycznych dokumentów widać mimo wszystko i można odczytać jak gdyby przesuwanie się miejsca pozycji Karola Wojtyły. To wszystko doprowadziło mnie do takiej refleksji w pewnym momencie mojego życia, że może warto byłoby właśnie zająć się na poważnie i mocniej i bardziej postacią Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Tym bardziej, że zdaję sobie sprawę, że jestem z tym jednym z ogniw wielkiego pokolenia Jana Pawła II. Choć urodziłem się za pontyfikatu Pawła VI, którego bardzo cenię i czczę, ale jestem z tym jednym z ostatnich ogniw. Ludzi, którzy widzieli też Jana Pawła II
I nie jest on li tylko dla mnie postacią historyczną. Na początku zeszłego roku, 2023, też w oparciu o współpracę instytucjonalną z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, na warszawskim Wilanowie, to jest instytucja prowadzona przez Archidiecezję Warszawską i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ona mieści się w Świątyni Opatrzności Bożej w Kopule. Tam ma swoje sale wystawiennicze. Zachęcam, żeby pojechać, może nawet i specjalnie do Warszawy i zobaczyć to muzeum, bo to muzeum jest bardzo nowoczesne, ciekawe, a jednocześnie w tej nowoczesności swojej zachowuje te elementy klasycznego przekazu, przekazu, w którym mamy sporą dawkę wiedzy umiejętnie zaaplikowaną w formie graficznej, artystycznej. Więc we współpracy z tą instytucją rozpocząłem projekt Biografia krakowska Karola Wojtyły, lata 1938-1978. Zupełnie niezależnie od tego, co myśmy przeżywali w marcu ubiegłego roku, myślę o tych atakach medialnych na Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, które miały miejsce w związku z publikacją książki o Werbecka i filmu Sekielskiego. Zresztą bardzo to osobiście głęboko przeżyłem te wydarzenia i jako historyk chcę tylko powiedzieć Państwu, że oczywiście ja taką wyznaję zasadę, że wypowiadam się na te tematy i na te książki, o tych książkach, których znam, czytałem i tak dalej. Więc z tymi materiałami się bardzo szybko zapoznałem. Z tą książką w ogóle miałem do niej dostęp szybciej niż się ukazała. Film też widziałem. No i chcę Państwu powiedzieć, że zarówno film, jak i książka nie mają nic wspólnego absolutnie z rzetelnie, metodologicznie prowadzonymi badaniami historycznymi nad biografią jakiegokolwiek człowieka, tak? I to nie ma znaczenia, czy to jest Wojtyła, czy to jest Wyszyński, czy to jest Wojciech Jaruzelski, czy ktokolwiek inny. W ten sposób nie prowadzi się badań, nie ma to nic wspólnego z pewnymi zasadami też warsztatowymi. To mogę od razu powiedzieć. Ten mój projekt Biografia krakowska Karola Wojtyły oczywiście ma zakończyć się monografią, czyli biografią tego okresu czterech dekad zamkniętych z jednej strony tym wydarzeniem pierwszym inauguracyjnym związanym z rozpoczęciem studiów na uniwersytecie i wyjazdem na konklawę, na drugie konklawę roku 1978. To jeszcze się okaże, czy to będzie jeden tom, czy to będą dwa tomy. W każdym razie taki jest cel. Dlaczego? Dlaczego pisać w ogóle biografię Karola Wojtyły, Jana Pawła II? Wydaje się, że powstały dziesiątki, jak nie setki książek różnego typu. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli chodzi o jakieś takie kryterium ilościowe, to mamy tego bardzo dużo, różnego typu prac, publikacji. Natomiast przy takim bliższym przyjrzeniu się tematowi zobaczycie Państwo, że po pierwsze bardzo nacisk jest położony w sposób nierówny. To znaczy te biografie, publikacje przede wszystkim akcentują i pokazują głównie lata pontyfikatu, czyli 1978-2005. To po pierwsze. Więc ten okres, jak gdyby przed wyborem na papieża, jest gdzieś na marginesach tych badań. To po pierwsze. Po drugie,
Jeżeli wytypujemy najważniejsze monografie dotyczące Karola Wojtyły, Jana Pawła II, no to się okazuje, że część w ogóle z nich ma charakter taki gawędziarsko-albumowy. To są ładne prace, chwytliwe, które bierze się do ręki i ogląda. One sprawiają przyjemność. Natomiast one no, często odbiegają bardzo mocno od klasycznej pracy naukowej. I teraz, jeżeli przeszukamy te pozycje, no to możemy tak naprawdę może dwie, trzy wyłonić pracę w języku polskim. Józefa Szczypki, Rodowód, pracę, która była pisana w latach 80., bardzo dawno temu. Pracę wciąż mającą wartość, aczkolwiek dziś z perspektywy postępu badań, tak? Nawet z perspektywy postępu badań nad episkopatem, nad prymasem Wyszyńskim, nad Soborem Watykańskim II, zobaczymy, że tam jest masę takich słabych punktów miejsc, które dzisiaj zupełnie inaczej interpretujemy i mamy szerszą wiedzę. Druga taka książka Jacka Moskwy, czterotomowa biografia Karola Wojtyły Jana Pawła II. No, to są cztery tomy, bardzo obficie ilustrowane. Piękna praca, ważna praca. Ja doceniam też dorobek pana redaktora Jacka Moskwy, ale one też te książki no, nie mają charakteru w sposób szczególnie źródłowego. One są pisane na relacjach, na artykułach, na pracach zbiorowych i tak dalej. Lata krakowskie to jest pierwszy z czterech tomów, czyli stosunek jest 1:3. 1:3. Czyli lata 1920-1978 to jest jeden tom, a trzy lata to są... I nawet nie chodzi o pewne proporcje już tutaj. Ale jak gdyby pokazuje to też bardzo dobrze, pokazuje to, na co był nacisk. No i proszę Państwa, mamy cztery takie najważniejsze, mówię o tłumaczonych na język polski biografiach zachodnich. Tada Szulca, Georga Weigla, Bernarda Lecomte'a i Andrea Ricardiego. Praca Georga Weigla jest najbardziej obszerną pracą i ona podobnie też jak Lecomte'a jest zbudowana również na relacjach, na wywiadach, na rozmowach. To są naprawdę znakomite, rzetelne i fundamentalne, ale tam też jest nacisk jak gdyby na pontyfikat. Podobnie u Andrea Ricardiego, gdzie nawet powiem szczerze, że możemy spotkać różne drobne nieścisłości, nawet wynikające z pewnego braków takich redakcyjnych, które wynikają też w kwestii tłumaczeń i tak dalej. I na pewno te cztery publikacje Weigla, Lecomte'a, Ricardiego i Tada Szulca nie są to publikacje, w których u genezy pisania tych prac leżały materiały źródłowe. Jeżeli odwołują się do jakichkolwiek archiwów, to w bardzo znikomy sposób. To jest tego niewiele, tak? Naprawdę to nie jest najważniejsze dla nich źródło. To absolutnie nie przekreśla, jeszcze raz podkreślam, znaczenia wagi. Ja te prace do nich, na nich polegam, odwołuję się i wzajemnie je weryfikuję, bo to też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jeżeli można porównać różne wydarzenia i fakty we wszystkich tych czterech pracach. Natomiast w tym projekcie, który mam zamiar tą pracę wykonać, no chodzi o coś innego. O coś, co też bardzo
nabrało głębokiego sensu w moim przekonaniu właśnie po marcu zeszłego roku. A więc sięgnięcie do źródeł. Tych źródeł jest bardzo wiele, różnego typu źródeł dotyczących Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Może powiem tak, są to źródła zarówno kościelne, jak i państwowe. Jeżeli chodzi o te źródła kościelne, to na pewno istotne i kluczowe znaczenie w ogóle dla poznania okresu krakowskiego Karola Wojtyły ma kwerenda i badania w archiwach krakowskich, w szczególności dwóch, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Kapituły na Wawelu. No plus, jak mówię, niezwykle istotne dla skrzyżowania tej wiedzy i porównania jest materiał też ten dotyczący całego Kościoła w Polsce, zebrany z perspektywy Urzędu Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To są na pewno podstawowe rzeczy. Jeśli chodzi o te archiwa kościelne poza granicami Polski, to też kilka archiwów, i to są głównie archiwa rzymskie, które są istotne w takim projekcie. To jest archiwum Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie na Via Pietro Cavallini. Archiwum Kolegium Polskiego na Piazza Remuria. Archiwum Ośrodka Studiów i Dokumentacji Pontyfikatu na Via Cassia. Na Cassii w Rzymie. No i myślę, że też niektóre archiwa konferencji episkopatów zagranicznych, francuskiego, austriackiego, niemieckiego, też mają tutaj znaczenie i do nich trzeba będzie, do tych materiałów sięgnąć. Państwo na pewno pamiętacie, jeżeli śledziliście tą całą dyskusję, która miała rok temu niecały miejsce. Tam był nacisk i Overbeck, i Gutowski starali się jak gdyby pokazać swoją pracę na archiwach tych państwowych, na archiwach aparatu bezpieczeństwa, na materiale Instytutu Pamięci Narodowej. No i to jest rzeczywiście bardzo ważny materiał, którego nie wolno zlekceważyć. On w znacznej mierze jest znany, zinwentaryzowany, w znacznej mierze już jak gdyby kilka osób prowadziło badania na tym materiale. Między innymi pan Lasota, ksiądz Józef Marecki, pani Cecylia Kuta, pani Lucja Marek. Natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyny materiał. Aparat bezpieczeństwa, materiału Instytutu Pamięci Narodowej. Dlatego, że obok tego materiału mamy jeszcze co najmniej dwa bardzo ważne archiwa, które też opowiadają o Karolu Wojtyle, mianowicie Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie mamy materiały między innymi Komitetu Centralnego PZPR i gdzie mamy Archiwum Urzędu do Spraw Wyznań. No i Archiwum Narodowe w Krakowie, które właściwie zawiera regionalne, krakowskie sprawy. Ono ma taką nazwę z uwagi na rangę właśnie tych zbiorów w skali Polski. Ale to archiwum właśnie zawiera również materiały lokalne, te materiały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdzie rzeczywiście Wojtyła pojawia się jako biskup, jako arcybiskup krakowski. Też tam są materiały Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Wyznań, więc to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy.
Proszę Państwa, chciałbym teraz przejść do drugiej części mojego wystąpienia. Może pozwólcie, że tak powiem, oderwę się teraz od tych spraw archiwistycznych. Mniej więcej powiedziałem, jak to wygląda, i chyba uzmysłowiłem też Państwu i przekonałem do tego, że nie można pisać książek i kręcić filmów w oparciu na przykład tylko i wyłącznie o właśnie materiały aparatu bezpieczeństwa, a tak zrobiono w przypadku tych niesławnych niesławnej książki, niesławnego filmu, gdzie właściwie wykorzystano tylko te materiały i jeszcze je perfidnie zinterpretowano w głupi sposób, w ogóle nie mający nic wspólnego z warsztatem. Sprawa jest złożona i wymaga rzeczywiście podejścia bardzo konkretnego, podejścia rzetelnego i konsekwentnego. Dlaczego o tym mówię, że te badania, one są ważne i jak gdyby pozwalają postawić tezę, iż jeszcze no nie wszystko jest jak gdyby jasne i oczywiste i wiadome. Proszę Państwa, posłużę się takim przykładem. Państwo na pewno wiecie, że pojawiły się książki różnego typu dotyczące rodziców Karola Wojtyły. Emilii i Karola Wojtyłów. Pojawiła się też książka dotycząca Edmunda Wojtyły, brata Karola Wojtyły. I tylko właśnie te książki, w różny sposób napisane, one też no, pokazują konieczność głębokich kwerend i głębokich badań, dlatego że jeżeli poważnie myślimy o procesach beatyfikacyjnych, a to nie jest żadną tajemnicą, one już jakoś tam są zainicjowane i podjęte są te działania przez Kościół w Polsce, rodziców Karola Wojtyły, Jana Pawła II, no to wymaga rzeczywiście w przypadku osób nie specjalnie znanych, tak, nie osób publicznych, rzeczywiście szukania wielu drobiazgowych informacji. Mój projekt zaczyna się w roku 1938 chronologicznie. On ma opowiadać o tym, jak Wojtyła przyjeżdża ze swoim ojcem Karolem Wojtyłą seniorem do Krakowa i rozpoczyna swoje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na polonistyce. Ale to nie jest też, trzeba powiedzieć, pierwszy kontakt Karola Wojtyły z uniwersytetem. Dlatego, że Karol Wojtyła jako 10-letni chłopiec już był na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kolegium Novum, w tym gmachu, w którym też jest sala rektorska i tak dalej. W roku 1930, w czasie promocji właśnie doktorskiej swojego brata Edmunda Wojtyły, i to można powiedzieć, że to jest jedno z pierwszych wyjazdów i pobytów takich świadomych Karola Wojtyły w Krakowie. Ale w 1938 roku rozpoczyna studia. Te studia trwają krótko, jak Państwo wiecie, wybucha 1 września wojna, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że uniwersytet działa jeszcze do początku listopada. I nawet są karty przedmiotów wydawane jeszcze we wrześniu, październiku 1939 roku w sytuacji okupacyjnej. Ja ostatnio te karty właśnie widziałem, pokazywali mi pracownicy Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Więc rzeczywiście w jakiś sposób te zajęcia
do 6 listopada, prawie że 39 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywały się, czyli do momentu tego dramatycznego wydarzenia, jakim była Sonderaktion Krakau, czyli aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i potem wywiezienie ich znakomitej większości tej grupy do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Oni zresztą poszli na spotkanie w dobrej wierze. Miało być to wykład, dyskusja, stosunek III Rzeszy do nauki polskiej. Tak zaproponowano im uczestniczenie w takim wydarzeniu. Ale nim o tym wydarzeniu i konsekwencjach, to chcę powiedzieć, że też ten rok pobytu Wojtyły na studiach polonistycznych to jest bardzo ważny czas, dlatego że jego aktywność ma wiele płaszczyzn i między innymi on angażuje się w działalność różnego typu teatrów, między innymi takiego teatru Studio 39, no ale też i teatru rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka, w pewnym stopniu i przyjaciela, i swojego mentora. Ja polecam Państwu, żebyście, w ogóle czymś fantastycznym jest pojechanie do Krakowa i zwiedzanie tego miasta w kluczu miejsc związanych z Karolem Wojtyłą, bo tych miejsc jest bardzo dużo i to nie są tylko kościoły, tylko między innymi Kolegium Nowodworskiego w Krakowie. To można sobie od razu wpisać i zobaczyć. W Wikipedii na pewno jest hasło, bo sam sprawdzałem jakiś czas temu. Kolegium Nowodworskiego, gdzie na Starym Mieście mamy wspaniały pałac renesansowo-barokowy z pięknym dziedzińcem, na który można wejść. I tam w tym Kolegium Nowodworskiego między innymi właśnie w tej scenerii dziedzińca latem, w czerwcu, sierpniu 1939 roku Karol Wojtyła brał udział w przedstawieniach, które wpisywały się w obchody Dni Krakowa. Brał udział w takim przedstawieniu Księżycowy Kawaler, między innymi. Są zdjęcia w ogóle. Zachowały się Karola Wojtyły z tego przedstawienia. Więc to wydarzenie jest jak gdyby takim tylko jednym z przyczynków do tego, aby opowiedzieć również o pasji teatralnej, aktorskiej Karola Wojtyły w tym krótkim okresie jego studiów, ale okresie, jak sięgniecie Państwo do czegoś bardzo uważam pożytecznego, mianowicie do pewnego kompendium, bo tak można to nazwać. W 2004 roku wyszła taka książka, wydawnictwo literackie wydało autobiografię. Chyba dwie panie, jeżeli dobrze pamiętam, zebrały, skompilowały z wypowiedzi, z przemówień Ojca Świętego, z różnych pism całe jego życie poukładały, no to zobaczycie Państwo, i to jest zrobione bardzo solidnie i rzetelnie, do tego jak gdyby też zachęcam, żeby od takich prostych rzeczy pogłębiać swoją własną wiedzę o Janie Pawle II, o jego życiu i zachęcać innych do sięgnięcia do tego typu książek. Bo tam mamy odwołanie do konkretnej książki, do konkretnego dokumentu, do konkretnego przemówienia. To Jan Paweł II właśnie wspomina, że ten okres formalnie jednego roku studiów był dla niego czasem niezwykle ważnym. On wtedy, w tym krótkim okresie studiów, też podjął decyzję, która
była o tyle ważna, że jak gdyby ciężar jego zainteresowań został przesunięty z badań nad literaturą na rzecz badań w ogóle nad słowem mówionym, tak? Jego zainteresowania poszły w kierunku aktorstwa i potem zaowocowały też napisaniem w sumie sześciu dramatów, bo sześciu dramatów jest autorem Karol Wojtyła. Zresztą, jak dobrze pamiętam, to cztery z nich napisał do 1946 roku, czyli jeszcze przed swoimi święceniami kapłańskimi. Dwa pozostałe to są lata późniejsze. Więc to jest taki istotny moment, kiedy Wojtyła nabywa też predyspozycji pewnych, zdolności i umiejętności. Uczy się od Wyki, uczy się od Pigonia, od Nietzscha, od wielu innych znakomitych znawców literatury, poezji, dramatu narodowego. Nabiera też pewnych umiejętności aktorskich. Po zamknięciu uniwersytetu, po aresztowaniu profesorów i w ogóle po zakończeniu działalności legalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, no Wojtyła jest w takiej sytuacji, w której chce dalej studiować, chce studiować w sposób konspiracyjny, podziemny. Natomiast musi zorganizować sobie swoje życie. To znaczy grozi mu prawda, otrzymanie wilczego biletu, jakbym to nazwał, czyli nakazu w ogóle aresztowania i wywózki na roboty do Niemiec. No bo taka jest rzeczywistość generalnej guberni. Kraków jest stolicą generalnego gubernatorstwa. Zresztą, co o czym nie pamiętamy i sobie nie uświadamiamy, granica pomiędzy generalnym gubernatorstwem a terenami włączonymi do Rzeszy przebiega niedaleko na zachód od Krakowa i Wadowice znajdują się już nie w generalnym gubernatorstwie, tylko na terenach włączonych do Rzeszy. Co jest bardzo też ciekawe, ponieważ przez tą zieloną granicę pomiędzy Rzeszą właściwą, powiedzmy, a generalnym gubernatorstwem, no w pewnym momencie Kotlarczyk z Wadowic przenosi się do Krakowa. Ale chcę powiedzieć, że rozpoczynają się starania Wojtyły o to, żeby miał jakąś pracę. I początkowo Wojtyła, jeszcze przed Solwajem, czyli przed tą spółką, spółka chyba polsko-holenderska była w dwudziestoleciu, polsko-belgijska w dwudziestoleciu międzywojennym, a potem są to wschodnio-niemieckie zakłady chemiczne, przekształcone, oczywiście przejęte od razu przez administrację niemiecką w 1939 roku i przekształcone ich zakłady chemiczne, to przed pracą w tych zakładach Wojtyła jeszcze dorywczo próbuje pracować jako kelner w restauracji. W restauracji może to za dużo powiedziane, w takiej jadłodajni też, którą prowadzi dalsza rodzina jego na Starym Mieście w Krakowie, ale to nie daje gwarancji, tak? To nie daje gwarancji, że praca tam będzie pewnym wytłumaczeniem dla władz okupacyjnych i one go nie wywiozą, tak? No, w związku z tym on za pośrednictwem różnych znajomych, kręgu przyjaciół, ostatecznie podejmuje tą pracę w tych zakładach sodowych Solwaj, przedwojennych, bo one tak się nazywały, Solwaj zakłady właśnie przetwórstwa sodowego, sody Solwaj na Zakrzówku. Na Zakrzówku, czyli po drugiej stronie Wisły, za Podgórzem w okolicach Dębnik, dzielnicy Dębniki i tam pracuje na początku w kamieniołomie. To miejsce, jak dzisiaj Państwo pojechali do Krakowa, wygląda, w jakiś sposób się zachowało i się nie zachowało, tak?
bo dzisiaj kamieniołom na Zakrzówku, czyli to stanowisko wapienia chyba jeszcze jurajskiego, skałek wapiennych, to jest tak zwana Chorwacja. Jest tam basen. Zostało to w pewnym momencie wypełnione wodą, zalane, ale infrastruktura poszła dalej, ponieważ tam jeszcze zamontowano z blachy perforowanej całe mise takie basenowe. Jest to dzisiaj bardzo fajnie wyglądający, przyjazny, na poziomie wykonany obiekt rekreacyjny. Otwarty dla mieszkańców Krakowa. Takie piękna, lazurowa woda wypełnia te doły po wydobyciu właśnie tej skały. Wiemy, że tam Wojtyła pracował rok, od września 1940 roku do września 1941, przy wydobyciu właśnie tej skały, z której też soda była potem w dalszym procesie uzyskiwana. A soda była jednym z wielu, ale kluczowych surowców dla przemysłu zbrojeniowego. I to jak gdyby w pełni było argumentem, żeby tego młodego chłopaka, ciężko fizycznie pracującego, zostawić tam, tak, nie ruszać. Można prześledzić, i to jest do zrobienia, drogę, jaką codziennie pokonywał Karol Wojtyła. Taką drogą przeszła moja żona, która robiła zdjęcia tam, przygotowuje taki materiał albumowy. Można to fajnie sobie przejść, zobaczyć codziennie trasę, którą przemieszczał, ponieważ doskonale wiemy, że w tym czasie od późnego lata 1938 roku Wojtyła mieszkał na ulicy Tynieckiej 10. Tyniecka 10, jest tam dzisiaj muzeum, oddział Muzeum Archidiecezji Krakowskiej z jakimś tam zaaranżowanym mieszkaniem Wojtyłów z lat 1938-44, bo w tym czasie najpierw z ojcem, a potem sam tam mieszkał Karol Wojtyła. Jest to budynek, który wygląda mało ciekawie, mało estetycznie, jest jaki jest, ale można zobaczyć drogę, którą pokonywał Wojtyła w jakimś tam drelichowym ubraniu, codziennie idąc na Zakrzówek. Po drodze mamy jeszcze kapliczkę, takie dwie kapliczki na tym terenie, w tej okolicy Krakowa są, które też są identyfikowane, iż one były na drodze, na szlaku Wojtyły, który chodził na Zakrzówek i prawdopodobnie tam modlił się czy jakąś krótką modlitwę odmawiał. Z tym miejscem w ogóle, z Podgórzem, z Dębnikami, czyli też dzielnicą, która bezpośrednio przylega i potem z Zakrzówkiem sąsiednią, wiąże się jeszcze, jest jedno miejsce też bardzo blisko położone, w niewielkiej odległości od mieszkania na Tynieckiej 10, stosunkowo jak na krakowskie warunki niewielkiej odległości, kościół Salezjanów na Dębnikach świętego Stanisława Kostki. To jest kościół, który bardzo też fajnie widać ze wzgórza Wawelskiego, jak pójdziemy na Wawel i spojrzymy na tamtą stronę Krakowa. Widać taką modernistyczną wieżę z lat 20-30 Białego Kościoła, nowoczesnego, jak mówię, jak na tamte czasy, taka architektura właśnie lat 30. To jest kościół ojców Salezjanów. To jest kościół formalnie parafialny dla Wojtyły mieszkającego na Tynieckiej 10. Kościół, który był i jest kościołem Towarzystwa Salezjańskiego.
No i z tym miejscem też się wiąże historia i postać Jana Tyranowskiego, jednego z przewodników duchowych Karola Wojtyły. Dlatego, że Jan Tyranowski odgrywał tam na Dębnikach ważną rolę animatora życia religijnego, no szczególnie w momencie, kiedy Niemcy aresztowali większość Salezjanów. Tam chyba prowincjał został i proboszcz tylko. I właściwie na barkach tego świeckiego, jakim był Jan Tyranowski, on był z wykształcenia księgowym, był urzędnikiem, ale pracował i żył i utrzymywał się z krawiectwa, no to on właściwie animuje to życie religijne w okresie okupacji i tam poznaje Wojtyła właśnie, styka się z Tyranowskim, no i się staje w jakiś sposób Tyranowski dla niego jakimś tam przewodnikiem w tym rozwoju duchowym, o tyle istotnym, iż Tyranowski jest między innymi zafascynowany postacią postaciami Złotego Wieku mistyki hiszpańskiej, między innymi Jana od Krzyża, i wprowadza Wojtyłę właśnie w świat dzieł mistyki hiszpańskiej, w szczególności Wojtyła pod jego wpływem rozpoczyna swoje studia nad świętym Janem od Krzyża. Zresztą tutaj, w tym momencie zrobię pewną dygresję. Nie chcę powiedzieć, że trwa spór, ale osobiście wyrażam takie przekonanie i polemizuję. Jestem gotów stanąć do dysputy naukowej w takim układzie, iż jestem przeciwnikiem opisywania relacji pomiędzy prymasem Polski Stefanem kardynałem Wyszyńskim a Karolem Wojtyłą w układzie ojciec-syn. Uważam, że jest to pewna nadinterpretacja, my byśmy tak trochę chcieli. Jest to bardziej życzeniowo niż prawdziwe. Bardziej życzeniowe niż prawdziwe. Dlaczego? To postać Jana Tyranowskiego, jak gdyby, o której chwilę temu mówiłem, wywołuje teraz we mnie tą chęć podzielenia się kilkoma takimi refleksjami. Tak naprawdę Wojtyła poznaje Wyszyńskiego, a Wyszyński Wojtyłę w sposób taki stały, konsekwentny od 1958 roku. My wiemy, że widzieli się, czy mieli jakiś kontakt w 1957 roku. To jest na kartach promemoria, które redagowałem. Jeżeli dobrze pamiętam, Wojtyła jest wtedy wyznaczony przez episkopat czy przez prymasa na organizowanie jakiejś pielgrzymki, rekolekcji literatów polskich. I z tego klucza jedzie na Jasną Górę. I nie jest to inicjatywa krakowska, tylko ogólnopolska. Z mandatu prymasa. I to jest pierwszy raz, że to nazwisko jak gdyby jakoś się pojawia. Spotyka Wyszyński się z takim człowiekiem. Od 1958 roku to jest stałe, no po sakrze biskupiej. Chociaż chcę też Państwu powiedzieć, że nazwisko Karola Wojtyły jako kandydata na biskupa pojawia się w materiałach już w 1957 roku. Prymas Stefan Wyszyński, kiedy jedzie w maju 1957 roku do Rzymu, do papieża Piusa XII, to jest jego wyjazd pierwszy po tych 3 latach uwięzienia. Bardzo długi, bo tam ponad 40 dni jest w Rzymie. To jest chyba jedyny wyjazd, kiedy Wyszyński objeżdża też trochę południowe Włochy, zwiedza, ma kilka dni takich dla siebie, na jakiś taki turystykę, relaks, tak? Ale pamiętajmy, że on jest po 3 latach uwięzienia, izolacji,
z którego w przeciwieństwie do innych hierarchów Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej powraca na urzędy jako zwycięzca, tak? Beran, prymas Czech, nigdy nie wraca do swojego urzędu. Minchenti tak samo, tak? Oni umierają, żyją na emigracji całe lata. Tylko Wyszyńskiemu udaje się, opatrzność Boża tak pisze jego życiorys, że on ponownie powraca do swoich godności i funkcji. Więc w 1957 roku, w czerwcu, składa w sekretariacie stanu, prawdopodobnie chyba w czasie rozmowy z kardynałem Tisserantem, składa taką listę, na której między innymi pojawia się nazwisko Wojtyły, więc ten proces cały kanoniczny weryfikacji kandydata do święceń biskupich trwa ponad rok, dlatego że 4 lipca 1958 roku papież Pius XII z tą datą podpisuje tą bullę nominacyjną dla Wojtyły na biskupa pomocniczego krakowskiego, nadając mu początkowo stolicę tytularną biskupią Antygona. Bo potem to zostaje zmienione na stolicę biskupią Ombi. Ale wracając do jak gdyby do początku mojego wywodu, uważam, iż to są relacje inne. To jest 38-letni człowiek, mężczyzna. Myślę, że można powiedzieć, że już dojrzały. Jeżeli mężczyzna 38-letni, to już troszeczkę ma za sobą. Mało tego, jest to mężczyzna, który ma poważny dorobek naukowy, ponieważ ma habilitację, więc nie jest to jak gdyby jakiś tam noworyż, tylko już też naukowo postać w jakiś sposób okrzepnięta. I to jest jedna rzecz. Argumenty kontra mówieniu o tych relacjach ojcowsko-synowskich. A druga, inne są rodowody i właśnie inne postacie ojców, przewodników duchowych prymasa Wyszyńskiego, a inne Karola Wojtyły, tak? Jeżeli miałbym mówić, i w związku z tym w sposób naturalny pojawiają się na horyzoncie postacie, które można wskazać, iż to są właśnie ojcowie, przewodnicy duchowi Wojtyły, tak? Ojciec Święty w Watykanie miał taką galerię swoich właśnie postaci mu bliskich. Oprócz swojej matki, rodziców, brata, miał tam brata Alberta Chmielowskiego i miał co najmniej dwie postacie osób, z którymi się spotkał i z którymi miał kontakt, bezpośrednie relacje, z którymi współpracował przez wiele lat. Oprócz brata Alberta, który zmarł 4 lata przed urodzeniem Karola Wojtyły, bo brat Albert zmarł w Boże Narodzenie 1916 roku. To jest druga postać, kluczowa dla życia Karola Wojtyły. Postać, która ma fundamentalne znaczenie dla dziejów Kościoła w Polsce, czyli księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, którego też uderzono i to jest nikczemne uderzenie, bo Sapieha to jest wielka postać i nie słuchajcie Państwo, jeżeli będą Państwo cokolwiek, kiedykolwiek mówić złego na temat Sapiehy, to w to nie wierzcie po prostu, bo to jest dezawołowanie pewnych symboli narodowych, tak? Postaci, do których my możemy się odwołać i które kształtują polską tożsamość i kulturę i historię narodową. Uderzenie w Sapiehę, Wojtyłę Wyszyńskiego to jest zaplanowane podcinanie korzeni. Mówię o tym absolutnie nie z perspektywy jakiegoś człowieka, który ma skrajnie prawicowe poglądy. Absolutnie nie. Mówię z perspektywy historyka Kościoła. Jestem absolutnie przekonany,
że są postacie, które są niewzruszalne i to nie dlatego, że my je opakowujemy w jakieś bezpieczne kartony i tak dalej, tylko one są po prostu czyste moralnie. One są rzeczywiście krystaliczne. One są jakimiś drogowskazami historii Polski. I to są takie postacie. Wojtyła, Wyszyński, Sapieha na pewno. Oprócz brata Alberta, którego zresztą brata Alberta przed dzień śmierci, na łożu śmierci odwiedził biskup Adam Stefan Sapieha i dzień później brat Albert zmarł, to mamy jeszcze księdza Figlewicza, wikarego wadowickiego, katechetę Wojtyły, który później jest proboszczem na Wawelu, jest no, piastunem i opiekunem tego sanktuarium narodowego, jakim jest katedra na Wawelu. Jeszcze przed II wojną światową zostaje na urząd właśnie tam w katedrze powołany przez Sapiehę. No i Figlewicz towarzyszy Sapiesze, Baziakowi, a później Wojtyle, aż do 1980, któregoś trzeciego czy czwartego roku, kiedy umiera. Mało tego. Figlewicz zostawia nam nieznane właściwie poza środowiskiem krakowskim źródło, wydane źródło, kronikę katedry na Wawelu z lat 1937 czy 1983. Swoje zeszyty, w których zapisuje czynności liturgiczne, obrzędy z udziałem Sapiehy, potem arcybiskupa Baziaka i arcybiskupa Wojtyły w okresie prawie że 50 lat. I to zostało wydane w formie książki. Głównym redaktorem, inicjatorem wydania tej kroniki katedry na Wawelu był ksiądz profesor Jacek Urban, dziekan kapituły na Wawelu, ale też dziekan Wydziału Historii Dziedzictwa Kulturowego na Papieskim Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc mamy też księdza Figlewicza, mamy też no, Jana Tyranowskiego. Myślę, że jeszcze można by było... Księdza Piwowarczyka mamy na przykład. Księdza Zachera, proboszcza z Wadowic. Mamy całą plejadę osób i to jest inne środowisko, tak? Poza tym pamiętajmy, jeszcze dzisiaj mówimy o tym, że na mapach na przykład preferencji wyborczych dostrzegamy granice kulturowe, granice mentalne pomiędzy byłymi dzielnicami polskimi jeszcze z czasów rozbiorów. A przecież te granice, jak były mocne, jak były wyraźne w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej, one były naprawdę wciąż zauważalne. Więc to są dwie postacie. Ja bym je bardziej zawsze w historii Kościoła w Polsce widział w kontekście uzupełniania się niż w takim paternalistycznym kluczu. To taka moja dygresja. Tak? Dla Państwa to jest na pewno ważna informacja. Przynajmniej znacie moje zdanie. Civitas Christiana ma przecież swojego wielkiego patrona, prymasa tysiąclecia, więc dlatego pozwalam sobie na ten przypis. W 1941 roku umiera nagle ojciec Karola Wojtyły, Karol Senior, i to jest też taki moment kolejny obok Jana Tyranowskiego, kontaktu z nim, studium nad pismami świętego Jana od Krzyża. Moment, kiedy zastanawia się Wojtyła nad swoją dalszą drogą. No i wiemy, że ten czas od lutego 1941 roku do jesieni 1942 to jest ten czas decyzji. Decyzji na to, żeby wstąpić do seminarium duchownego. I Wojtyła jesienią 1942 roku w taki sposób mało formalny wstępuje do podziemnego seminarium. Czyli żyje tak samo jak żył. Od 1941 roku pracuje już oczyszczalni wody
nie pracuje przy, przy detonacji tych skał, przy obróbce, przy wywożeniu, tylko ma troszeczkę lepszą pracę, taką powiedzmy lżejszą, bezpieczniejszą w każdym bądź razie. Pracuje przy, przy oczyszczalni wody, ale w ramach cały czas tego solwaju. I tam wiemy, i to też mamy z tego czasu świadectwa również jego kolegów z pracy, robotników, no prostych ludzi, którzy tam z nim pracowali, że studiuje, że czyta, ponieważ to seminarium i ta formacja jego jest w tym czasie dosyć nietypowa. On normalnie żyje w świecie świeckim, chodzi do pracy codziennie rano, wraca zmęczony, ale studiuje, czyta i co jakiś czas bierze udział w konspiracyjnych spotkaniach z księżmi profesorami w różnych mieszkaniach na terenie Starego Miasta. Zresztą nie wszystkim tak funkcjonującym klerykom udaje się dożyć chwili wolności, końca wojny, bo wiemy, że są tacy, którzy no między innymi w czasie takich spotkań z księżmi profesorami gdzieś tam wpadli, był kocioł, były aresztowania. Zasadniczo Wojtyle udaje się w ten sposób przeżyć do lata 1944 roku. Ale lato 1944 roku to jest kluczowy czas dla Krakowa, dlatego że Niemcy no jednak doskonale wiedzą, znaczy Niemcy wiedzą o przygotowaniach do Powstania Warszawskiego, tak? Oni może nie wiedzą co do szczegółów, ale jednak pewne rzeczy wydaje się, że są im znane. Liczą się też i wiedzą o pewnych przygotowaniach do powstania analogicznego, które ma mieć miejsce w Krakowie. Armia Krajowa też takie działania przygotowywała do wybuchu powstania w Krakowie. I to powoduje, iż Niemcy szykują akcje i przeprowadzają akcje aresztowania wielu młodych ludzi w lipcu, sierpniu 1944 roku. No, Wojtyle w dosyć takich okolicznościach wręcz legendarnych się udaje się wywinąć, bo on gdzieś tam za drzwiami, według innej wersji, gdzieś w piwnicy się ukrył, bo wszystkie mieszkania są otwierane i przeszukiwane, tak? Młodzi ludzie są wyciągani z tych mieszkań, no bo to są potencjalni dla Niemców powstańcy. I udaje mu się z tego domu na Tynieckiej 10 dostać do centrum. On zostaje powiadomiony, że ma przyjść do Pałacu Arcybiskupiego i od tego momentu to zakonspirowane seminarium duchowne no, ma swoje miejsce w Pałacu Arcybiskupim. Ci, którzy przeżyli tą łapankę, te aresztowania, do tej pory klerycy, którzy właśnie tak w taki sposób funkcjonowali, oni są zaproszeni do tego, żeby mieszkać w pałacu i z innymi księżmi i przede wszystkim no, pod skrzydłami opiekuńczymi księcia arcybiskupa jeszcze wówczas Adama Stefana Sapiehy. Rozpoczyna się jego taka no bardziej regularna, systematyczna formacja, ale ona ma miejsce właśnie tam na Franciszkańskiej 3 w tym czasie, bo tam to seminarium i chroni jak gdyby Sapieha tych młodych ludzi. Oni oczywiście albo uczestniczą w celebracjach w liturgii, albo w kaplicy prywatnej Sapiehy, albo w kościele świętego Andrzeja, w kościele sióstr Klarysek przy ulicy Grodzkiej. Natomiast proszę pamiętać, że jest zamknięta katedra na Wawelu. Katedra na Wawelu jest niedostępna,
zasadniczo tylko dwa razy w tygodniu odprawia tam mszę. Sam odprawia mszę ksiądz Kazimierz Figlewicz. I to jest też właśnie istotne, bo on prowadzi tą kronikę katedry również w tym czasie, kiedy posługuje tam, no jak gdyby dogląda tego całego dziedzictwa kulturowego. Nawet Sapieha nie ma zgody na celebrację żadnych liturgii. Te celebracje się właśnie odbywają z udziałem Sapiehy albo w kościele świętego Andrzeja, albo w kościele świętego Piotra i Pawła, albo w kościele mariackim w czasie okupacji. No i w ten sposób dochodzimy do roku tam 1945. Ale jeszcze jakbym się tylko taki chciał zrobić krótki przypis, to po drodze, proszę Państwa, mamy historię wielu ludzi, z którymi się kontaktuje Wojtyła, którzy są jego przyjaciółmi, do których przychodzi. Mamy kilka miejsc, kilka adresów, gdzie w czasie II wojny światowej uczestniczy. W wieczorkach poetyckich, w nieformalnych przedstawieniach teatralnych, w koncertach. Mamy willę, dom pod Lipkami na ulicy księcia Poniatowskiego, księcia Józefa Poniatowskiego. Mamy taki adres na ulicy Szwedzkiej. Mamy kilka takich punktów, gdzie spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, którzy też różne perypetie okupacyjne przechodzą, z Kydryńskimi, ze Szkockimi. To są takie rodziny, takich mamy kilkanaście nazwisk, które się pojawiają. Ludzi, którzy trochę mu pomagają, trochę się nim opiekują. To są przyjaźnie z synami, z córkami tych małżeństw, tych rodzin, które potem będą przez wiele, wiele lat jeszcze trwać właściwie i będą pielęgnowane do końca życia Jana Pawła II. Zresztą Kydryński taką książkę przygotował w 90 roku, wspomnieniową, w którym zebrał właśnie relacje tego środowiska, ale proszę tego środowiska nie mylić z tym środowiskiem drugim, o którym za chwilę jeszcze powiem. Bo to jest takie środowisko okupacyjnych przyjaciół, znajomych. Bardzo ważne też. Zasadniczo artystyczne, literackie, artystyczne. Ale przychodzi rok 45 i do roku 46 Wojtyła już normalnie odbywa tą formację do kapłaństwa seminaryjną, w seminarium. Zresztą zostaje już na pewno w 1946 roku jest zatrudniony na etacie młodszego asystenta. Nie ma wówczas magisterium. Nie ma wówczas jeszcze magisterium, ale zostaje zatrudniony, jak dobrze pamiętam, na 30 godzin na ćwiczenia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Teologicznym, bo no wówczas funkcjonuje Wydział Teologiczny jeszcze wciąż w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jakieś jego przygotowanie do całej pracy naukowej, która będzie mu towarzyszyła do końca życia na różnych płaszczyznach i w różnych wymiarach. Rozpoczyna się jego jak gdyby relacja i więź ponowna, powtórna z Uniwersytetem Jagiellońskim. No i myślę, że ten czas to jest też czas takiej obserwacji jego osoby przez księcia kardynała Adama Stefana Sapiehę, co powoduje, że przygotowuje i proponuje mu wyjazd do Rzymu i właściwie go wysyła, nawet mu nie proponuje, tylko go wysyła razem z drugim klerykiem, z księdzem późniejszym, Stanisławem Starowiejskim, do Rzymu na studia.
Formalnie Wojtyła powinien święcenia dostać wiosną 1947 roku, ale w przeciągu miesiąca właściwie dostaje święcenia subdiakonatu. Diakonatu dostaje dzień po święceniach subdiakonatu i święcenia prezbiteratu 1 listopada 1946 roku. Wojtyła przyspiesza te święcenia, przenosi je z wiosny, przesuwa je wcześniej na tą jesień 1946 roku, dlatego że już Karol Wojtyła czyni starania o paszport, o to, żeby wyjechać i żeby rozpocząć z poślizgiem jednak, ale rozpocząć studia rzymskie. To się też wiąże z tym, że sytuacja jest coraz bardziej trudna w Polsce. System komuniści jak gdyby przejmują kolejne obszary życia społecznego. No i jest ryzyko, że będzie coraz trudniej się wydostać z kraju, wyjechać na te studia. W każdym bądź razie po tych święceniach w kaplicy, które też mają charakter nietypowy, niestandardowy, tylko są pewnym wyrazem tego, że znajduje się Wojtyła w takiej grupie, można powiedzieć, bardzo bliskich osób, które też Sapieha ceni i na nich stawia. Wojtyła odprawia mszę swoją prymicyjną w kaplicy, w krypcie świętego Leonarda, czyli w podziemiach katedry wawelskiej, co też ma jakiś taki potem z perspektywy czasu i całego życia Karola Wojtyły Jana Pawła II wymiar zupełnie inny, nabiera historycznego znaczenia i wyjeżdża do Rzymu. Wyjeżdża do Rzymu, na tym Rzymie będę kończył już. Wyjeżdża do Rzymu i proszę Państwa, wszyscy wiemy, że zamieszkał w Kolegium Belgijskim. Zakończę moją wypowiedź takimi dwoma kwestiami. A dlaczego zamieszkał w Kolegium Belgijskim, a nie zamieszkał w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym na Via Pietro Cavallini? Dlaczego nie zamieszkał w Kolegium Polskim na Piazza Remuria? To się pojawiają takie pytania, tylko został skierowany do obcej placówki, gdzie nie mieszkali księża zasadniczo z Polski, tylko mieszkali Belgowie, trochę Francuzów, paru Amerykanów, generalnie środowisko frankofońskie, tak bym powiedział, francuskojęzyczni. Między innymi dlatego, że Wojtyła w chwili wyjazdu na studia był już prezbiterem, neoprezbiterem, ale w dalszym ciągu Wojtyła, rozpoczynając studia o charakterze doktorskim, mający się zakończyć doktoratem, Wojtyła nie był magistrem. A tamte kolegia między innymi przewidywały taką konieczność, iż mieszkaniec, osoba, która zostanie tam przyjęta do tego kolegium, musi mieć studia skończone magisterskie. W związku z tym za sprawą Sapiehy, który na pewno miał wsparcie u Chlonda, bo wiemy, że też jest element starań prymasa Chlonda o miejsce dla Wojtyły, on w tym kolegium zamieszka. Zresztą rektorem tego kolegium jest wtedy ksiądz Maksymilian Fürstenberg, książę krwi, osoba, która na pewno ma relacje rodzinne z księciem kardynałem Adamem Stefanem Sapiehą. Potem Fürstenberg będzie kardynałem. I te relacje też Wojtyły z nim będą utrzymywane jako z dawnym rektorem. Ale jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Wojtyła od początku wcale nie mieszka w Kolegium Belgijskim. Przez prawdopodobnie 3 tygodnie w 1946 roku w listopadzie nie ma dla niego jeszcze miejsca w tym Kolegium Belgijskim. Dopiero o to właśnie czyni starania Sapieha przez Chlonda. Mieszka
na Via dei Pettinari. To jest taka uliczka przy moście Sykstusa, papieża Sykstusa, w Kolegium Palotyńskim. Tam jest kościół Palotynów i tam jest w ołtarzu głównym grób, tam jest ciało świętego Wincentego Paloty. I tam mieszka w takim tanim, jak dzisiaj byście Państwo zobaczyli to miejsce, to naprawdę tam nie ma luksusów, tak? To jest w ogóle taka dzielnica, która kiedyś jeszcze w czasach nowożytnych Tybr wylewał, była zalewana. Takie widać kamienice, powiedziałbym, że nawet obskurne. I tam jest to Kolegium Palotyńskie, w którym wiemy, że 3 tygodnie mieszkał i to był początek jego w ogóle pobytu w Rzymie, który też nie jest taki długi, bo zaczyna się w listopadzie 46, a kończy w lipcu 48 roku.